Nam się zazwyczaj te maski karnawałowe ostatnimi czasy kojarzyły tylko z dzieciakami, a faktycznie jest mnóstwo nawet w ofercie, nie wiem, restauracji i innych instytucji bali przebieranych o konkretnej tematyce, stąd też Urząd Miasta Opola wpadł na pomysł, żeby powrócić do tej tradycji i jak można zobaczyć na stole są rzeczy, które mamy w domach. Modny jest tak zwany recykling i taki też będzie cel tych warsztatów, żeby pokazać, że nie trzeba iść kupić tej maski, możemy ją zrobić sami. Nie jest to trudne, jest to proste. Państwo korzystacie z tego typu formy warsztatowej? Pierwszy raz, za namową sąsiadki przyszliśmy. W polskiej tradycji ludowej też przecież są różnego rodzaju maski, bo przecież mamy i jasełka, bo mamy przecież wodzenie niedźwiedzia, tam gdzie takie rzeczy, prawda, występują. Więc to nie jest też to coś takiego, że mamy tylko maski weneckie, prawda? Ależ absolutnie, nam się tak w ogóle wszystko kojarzy, ten bal z maską wenecką, ale tak jak pan wspomniał, maska była, wystarczy się cofnąć do właśnie naszej historii, kiedy bale, te nasze wielkie bale na dworach królewskich, przecież też były maskaradami. No to teraz chwila o tych maskach, które będą mogli wykonać ci najmłodsi i najstarsi, bo przecież i dorośli, i dzieci świetnie się przy tym bawią. Tak, tak, na tych warsztatach właśnie nie tylko dzieci, zresztą taki jest też cel tych warsztatów, żeby pokazać, że tak naprawdę ta sztuka rynkodzielnicza nie jest tylko dla dzieci, jakby się nam kojarzyło, że dorośli i seniorzy doskonale się w tym odnajdują. Zresztą, co można zobaczyć na wielu poprzednich edycjach warsztatowych, co prawda nie z maskami, ale organizowanych przez Urząd Miasta Opola, przekrój wiekowy był od tych najmłodszych po tych najstarszych. Ja mam cel, żeby pokazać, że tak naprawdę nie potrzeba nam do tego żadnego wzoru, szablonu, że wystarczą nam nasze ręce do tego, żeby zrobić wzór maski. Wystarczą nam wytłoczki po jajkach, żeby zrobić przepiękne zwierzątka. Udało nam się wyciąć tutaj oczy kota, całą maseczkę. Doklejamy do tego uszy. No i pewnie jakieś wąsy. Robienie takich ręcznych, jak to się mówi, robótek, to jest w tej chwili takie mało popularne. To chyba fajne z dzieckiem tak spędzać czas. Może mało popularne, ale my lubimy takie zabawy. Mhm. Czy z córką, czy z synem. Także robimy. W alternatywie mamy te maski takie, które nam się kojarzą z tymi wielkimi balami, więc wachlarz, pokazanie tej maski na różne sposoby też będzie duży. Pani Ewo, no to co? Przechodzimy do robienia maski. Jakie będą do tego potrzebne elementy i jakie techniki, żebyśmy ją wykonali? Gdybyśmy chcieli zrobić maskę taką bardziej wytworną, wystarczy nam kartka papieru, którą złożymy na pół, przyłożymy swoją rękę, ją odrysujemy. To mamy dokładnie połowę maski. Po rozłożeniu kartki pokazuje nam się cała maska, którą ozdabiamy koronkami, które mamy ze starych spódnic z domu, jakimiś piórami, cekinami, czymkolwiek. I tu już nam będzie wychodziła taka maska trochę z dworów królewskich bądź wenecka. Bo skoro maski, to też zdarzyło się od przedszkola, jak to mówią, do dorosłego, by w balach maskowych uczestniczyć? Tak, oczywiście zawsze żeśmy na lekcjach robili maski. No i się przebierali. Teraz już może jakoś tak trochę mało czasu na to, żeby uczestniczyć w takich balach, ale z dziećmi zawsze gdzieś tam tak się bawimy. Ma pani taką maskę z dzieciństwa zapamiętaną, swoją ulubioną? Właśnie nie, bo jakaś skleroza mnie dopadła, bo nie pamiętam. Ale dużo żeśmy robili właśnie takich manualnych rzeczy, więc na pewno to było kolorowe, na pewno to było jakieś takie emocjonujące, ale no nie pamiętam, co to było. Kiedy weźmiemy wytłoczkę i powycinamy ją odpowiednio, to z tego zrobimy wilka, sowę, kurczaka, co sobie tylko zamarzymy. Zresztą podobnie w maskach takich z kartek papieru. Tutaj tak samo, wystarczy odpowiednio ułożyć i ozdobić i też możemy być sową, kurą czy księżniczką. Jakie elementy znajdują się tutaj na tym stole, które będą wykorzystane do robienia masek? Przygotowaliśmy i farby, i mazaki, i cekiny, i pióra, i kamyczki, tak żeby wodze fantazji uczestników mogły być wykorzystane do granic możliwości. Jak tylko sobie zamarzą, tak będą mogli ozdobić te swoje maski. Oczywiście my służymy też pomocą, ale znając uczestników naszych warsztatów, to są bardzo kreatywne osoby. Wyobraźnię rozwija. Dużo dzieci teraz przy komputerach siedzi, przy telefonach. No my mamy inaczej, więc to jest jak najbardziej fajne zajęcie. Zajmuje to dużo czasu, czy wręcz przeciwnie?
Nie, tak naprawdę to nie zajmuje dużo czasu, ale wtedy, żeby czerpać z tego radość, to należy to robić spokojnie i poświęcić na to chociaż 100 godzinkę.